Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze swoje chwile. I teraz po złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie! Że ustał najdłuższy skok. Welikanka wzięta. Dokładnie tyle razy, ile tutaj widzicie na tej tabliczce, pobito podczas zakończonego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich rekord obiegtu w trakcie zawodów. Raz był w kwalifikacjach i raz był w serii próbnej. No i oczywiście mówimy poza Igrzyskami Olimpijskimi, no chociaż tam trudno było nie pobić rekordu. Tyle samo razy również wygrywali Polacy w tym sezonie zawody, także sezon trudny, ale zakończony na pewno fantastycznym festiwalem lotów, zwycięstwem Ryoi Kobayashiego, jeżeli chodzi o kryształową kulę, zwycięstwem Mariusza Lindwika, jeżeli chodzi o ostatni konkurs i to wszystko, a także zamieszanie wokół odejścia Michała Deleżara. Próbujemy sobie podsumować, rozjaśnić, wyjaśnić w ostatnim w tym sezonie programie Wysokich Lotów. Wojciech Biela, bardzo mi przyjemnie, że jesteście z nami, ale w studiu oczywiście jak zazwyczaj nie jestem sam, bo również Kuba Balcerski, Sport.pl, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Tak, i tutaj nasza stała współprowadząca, ekspert Ola Rajewska, kanał sportowy, witam serdecznie. Łezka mi się wokół kręci, że to ostatni odcinek w tym sezonie. Spokojnie. No ale jeszcze dopiero zaczynamy ten ostatni odcinek, także troszeczkę się tutaj zdążymy sobą nacieszyć i również oczywiście wami, i mam nadzieję, że ta relacja idzie właśnie w dwie strony, że wy, że jesteście z nami, to wiecie, że tam jest fajnie. Będzie z nami Jan Winkiel za kilkanaście minut, czyli sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. Porozmawiamy sobie z nim troszeczkę o wczorajszych słowach Kamila Stocha, chociaż też oczywiście będziemy spoglądać na to, co się dzieje na Twitterze, tudzież w innych mediach społecznościowych, bo Kamil Stoch albo właśnie teraz udziela, albo udzielił już wywiadu. Pewnie też będzie Dawid Kubacki, podejrzewam, Piotr Żyła, wypowiadają się dla Eurosportu, dla TVN-u, dla różnego rodzaju mediów, które też są na miejscu w Planice, odnośnie do tych wczorajszych słów, że no, generalnie odejście Michała Doleżala nie spodobało się tej starszyźnie naszej kadry. Kamil Stoch już dzisiaj powiedział, że ma kaca moralnego po wczoraj. No i właśnie, pewnie zanim o tych rzeczach sportowych, no to jak wy to w ogóle wszystko odebraliście, co się wydarzyło w ten weekend, bo no zabrakło klasy chyba i z jednej, i z drugiej strony trochę, no bo jednak takie piekiełko, takie szambo. Gdzieś się spodziewaliśmy, że może wybić po tym trudnym sezonie, no pełnym klęsk, jakichś porażek i gdzie te jakby łyżeczki miodu, no gdzieś jakby znikały jednak w tych różnych pokładach dziegciu. Ale no to szambo wybiło chyba nawet bardziej, niż się mogliśmy tutaj tego spodziewać, niż mogliśmy tego oczekiwać. No tak, zdecydowanie ten koniec sezonu, dziwny weekend w ogóle w Planicy, że rozmawiamy głównie jednak o tych rzeczach poza sportowych zupełnie. No dzisiaj była chyba ostatnia szansa na to, żeby mówić w ogóle o sporcie na najbliższych kilkanaście, myślę, dni, jeśli chodzi o polskie skoki, no bo skończy się sezon, a tutaj ani trenera, ani jakichś wniosków po tym, co wydarzyło się w Planicy, bo myślę, że sobie jeszcze wszyscy dopiero protestują to, co wydarzyło się wczoraj, co powiedział Kamil Stoch. No moje wnioski pierwsze były takie, że jakby trochę, tak jak powiedziałeś, że to widać od razu, że z dwóch stron jest pewien problem, że no jeśli coś takiego mówi lider polskiej kadry po przedostatnim konkursie, no to widać, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o zawodników, że jest spory konflikt, że jest spore napięcie. No i że nie zostało to odpowiednio załatwione przez związek. Tutaj tak ci wejdę słowo, mamy no jeden z cytatów Kamila Stocha akurat dla TVP Sport, taki dosyć mocny o tym nawet końcu kariery, że takie słowa padały ze strony Kamila Stocha po następnym sezonie, czy nawet teraz, ale oczywiście tych cytatów moglibyśmy tutaj pewnie całą plejadę tych grafik urządzić, bo też padały słowa o finansowaniu, że Kamil Stoch może się sam finansować, jeżeli w związku na to nie stać. Też padały słowa o tym, że Michał Deleżal nie miał szansy przedstawić swojego planu, że nikt nie rozmawiał z tymi zawodnikami, no generalnie mnóstwo różnego rodzaju zarzutów. Tak, dużo oskarżeń i nie wszystkie chyba jasne. Wiecie co, bo też mówimy tutaj oczywiście o Kamilu, ale nie zapominajmy, że tak naprawdę trzeba mówić chyba o całej starszyźnie naszej kadry, bo wypowiadali się ostro także Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Byłam trochę zaskoczona, że to wydarzyło się w tym momencie, bo przyznam szczerze, że jeżeli o mnie chodzi, to co się wydarzyło i to całe szambo, no bo tak to trzeba nazwać, wybiło, przyćmiło mi w zupełności jakby ostatni weekend i tę piękną Planicę tak naprawdę.
dobrze się mówi, że każdy kij ma dwa końce tak naprawdę i myślę, że tutaj jedna i druga strona ma jakieś swoje racje, ale zauważcie też, że zupełnie inna narracja jest starszyzny, a zupełnie inna tych młodych zawodników. Oczywiście ci młodzi, myślę, mają więcej do stracenia, ale to też pokazuje, jaki klimat panuje w tej kadrze, tak? Jednym, wiadomo, wolno więcej, innym wolno trochę mniej. Tak mi się to nie podoba, to co się wydarzyło. Może i się spodziewaliśmy i tak dalej, ale od wczoraj we wszystkich mediach, gdzie tak naprawdę nie wpiszę hasła, czy nie słyszę hasła skoki, to jest głośno tak naprawdę tylko o tej aferze. Linczowany, mam wrażenie, jest Adam Małysz, który nie wiem, czy do końca sobie na to zasłużył. Kamil mówił o tym, że jedna i druga strona popełniła wiele błędów w tym sezonie. Ale bardzo szybko my zapominamy też o tym, co dobrego się wydarzyło i chociażby o tym, jak Adam Małysz walczył o tę kadrę w przypadku sprzętu, czy tam Eisenbichlera. Pamiętamy te rzeczy i wtedy Adam był naszym bohaterem i walecznym tutaj dyrektorem sportowym. Dziś jest wrogiem, mam wrażenie, tej kadry, tych trzech skoczków, bo od pozostałych nie słyszałam takich sygnałów, jakoby po prostu Michał Doleżal i ten sztab byli tylko i wyłącznie jedyną opcją tak naprawdę, która ich satysfakcjonuje. Mhm. No właśnie, bo tu problem jest w tym, że jakby narracja jest prowadzona w ten sposób, że to jest jedyna właściwa opcja, że skoczkowie sobie po prostu nie wyobrażają współpracy z kimś innym niż z Michałem Doleżalem, pewnie także Grzegorzem Sobczykiem, a z Maciejem Maciusiakiem to już w zasadzie zależy od związku, ale no z tego co wiemy, to jest on taką kolejną personą non grata i no kimś zupełnie obcym, mam wrażenie, w tym momencie dla tej trójki, czyli dla Kamila Stocha, dla Dawida Kubackiego i dla Piotra Żyły, mimo że na przykład z Dawidem Kubackim przecież miał jeszcze no, stosunkowo niedawno dosyć dobre kontakty i wyciągał go ze sporego kryzysu. Wiemy, że nie tylko jego, prawda? Więc trener Maciusiak ma swoich zwolenników gdzieś, ale to na pewno nie jest w tym momencie. Jeśli chcemy to starszyzna. Zarysować, to na pewno ta starszyzna jest po stronie Michała Doleżala i Grzegorza Sobczyka, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki. Nie wiem do końca, gdzie jest Paweł Wąsek, szczerze mówiąc, bo słuchając wczoraj wypowiedzi dla Eurosportu, miałem takie wrażenie, że trochę podczepił się jeszcze pod tę grupę. Tam były takie słowa, że faktycznie nie najlepiej to zostało rozegrane, że on by chciał współpracować z trenerem Doleżalem, no najwyraźniej się bardzo zżyli w tym sezonie i to nie jest kompletnie dziwne. Natomiast no, jest ta grupa Andrzej Stękała, Kuba Wolny, w zasadzie wszyscy zawodnicy, którzy startowali w Pucharze Kontynentalnym w tym sezonie, którzy no, maksymalnie współpracowali z Maciejem Maciusiakiem i zawdzięczają mu tak naprawdę to, że mogli chociaż raz w tym sezonie wystartować w Pucharze Świata, więc jest taki wyraźny podział, jest wyraźne zaznaczenie, kto jest jakby za kim i czy ktoś jest po stronie związku, czy po stronie tych, którzy za moment już ze związkiem nie będą mieli nic wspólnego. Ja rozumiem jakby rozżalenie, czy właśnie Piotrka, Dawida i Kamila w związku z tym, że jakby oni nie mieli żadnego głosu i przez cały sezon było dużo mówione o tym, że nie będziemy o tym rozmawiali teraz, teraz wybrzmiewa gdzieś taka jakby taka narracja, że teraz to jest za późno, bo tak naprawdę sezon się kończy, ale zaraz trzeba będzie rozpocząć przygotowania do kolejnego i jakby z kim, na jakich zasadach. No właśnie, bo to też wybrzmiewa, no bo pojawiają się właśnie też cytaty z tych dzisiejszych wypowiedzi już Kamila. Po pierwsze, nie mamy trenera, nie mamy planu treningowego, nie wiemy co robić, więc pozostało oczyścić głowę i zobaczymy co dalej. To jest jeden cytat, drugi, dziękuję za tak duże wsparcie w trudnym sezonie. Wczoraj trzeba było zrobić coś, sytuacja nas do tego zmusiła. Zobaczymy jak to się rozwinie, jest trochę spokojnego czasu, bez nerwowych ruchów. Trzeba to dobrze, mądrze poukładać, rozegrać. Także no wiemy, że też to pewnie będzie wiązało się z tym, że inny niż zazwyczaj będzie ten plan treningowy. Nie będzie już w tym tygodniu tych zajęć, bo trochę nie ma z kim. Też właśnie Jasiek Winkiel, z którym mam nadzieję się za kilka chwil połączymy. A mam już Jaśka. No mówił dzisiaj wcześniej w Eurosporcie o tym, że w ciągu 2 tygodni ma być przedstawiony ten nowy trener i że to ma być tylko opcja zagraniczna. No ale właśnie, skoro mamy już Janka z nami, no to myślę, że warto kilka kwestii zapytać. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Janku, powiedz mi, co ty wczoraj czułeś, jak nie wiem, czy oglądałeś, czy ci to ktoś pokazał, czy potem sam sobie odwinąłeś te wypowiedzi naszych zawodników, no bo prawda jest taka, że no, pewnie tam uśmiechu za dużo to nie było na twojej twarzy. No uśmiechu nie było. Zgadzam się co do paru rzeczy, faktycznie komunikacyjnie to nie zostało zrobione w dobry sposób i to chyba jest takie najlepsze podsumowanie tej całej sytuacji. Czasami jak się ma miękkie serce, to wiadomo to.
No, parę rzeczy było dla mnie szokujących, do takich, które nie miałem pojęcia, skąd się mogły zabrać i wziąć, więc też cieszę się, że udało mi się tam chociaż zamienić parę słów później z Kamilem wieczorem, skąd to się wzięło, bo ja takie miałem otwarte oczy, zastanawiałem się, o co chodzi i skąd to się bierze. To też myślę, że na pewno było fajne, bo no, porozmawialiśmy, ustaliliśmy parę rzeczy, wiemy, o co chodzi, wiemy, no, to w zasadzie bardzo duży problem komunikacyjny, który gdzieś tam się pojawił przy tym wszystkim i ustaliliśmy sobie dalszy plan działania. No, nie byłem szczęśliwy, dalej nie jestem, bo to nie są nigdy fajne sytuacje. Szczególnie, że wierzę, że zawsze to robiłem i robić będę, czyli będę wierzył w to, że moja praca jest dla zawodników, a nie w drugą stronę, że związek jest po to, żeby być, a cała reszta jest dopasowana. No, przecież brak sukcesów zawodników to jest brak sukcesów związków, więc to jest analogiczna sytuacja. Jesteśmy jednym tworem tak naprawdę. Mhm. Ja tak zapytam może trochę pół żartem, ale też i pół serio, bo z tych wypowiedzi, które wybrzmiały, zwłaszcza wczoraj, może dzisiaj już niektórzy się z tym coraz bardziej godzą, mam na myśli zwłaszcza Żyłę, Stocha i Kubackiego, ale oni nie potrafili się pogodzić z tym, że Doda nie będzie. Tam padały jakieś sformułowania, że nie, no to jeszcze może się uda odkręcić, że jeszcze jakiś własny sztab. Czy w ogóle w takim razie jest szansa, żeby Dodo jeszcze pozostał na stanowisku, czy nie, no czy chcą, czy nie, to Żyła, Kubacki, Stoch muszą się pogodzić, że nie będzie tego Deleżala i koniec. No tutaj najważniejsza jest przede wszystkim merytoryczna rozmowa i ona odbędzie się jeszcze z zawodnikami w ciągu najbliższych 2-3 dni. Stałem tak naprawdę prezydium zarządu, mamy we wtorek kolejne spotkanie, prezes chce także jeszcze porozmawiać z nimi spokojnie i wtedy będziemy jakieś konkrety mogli przekazać do szerszego gremium, że tak powiem. Na tą chwilę my chcemy spokojnie porozmawiać z zawodnikami, bo to nie chodzi o to, żeby się przez media gdzieś kłócić i wyrzucać swoje argumenty. Ja jestem mądrzejszy, ty jesteś mądrzejszy, ty to powiedziałeś w emocjach, ja nie powiedziałem tego w emocjach. Ten sezon jest ciężki dla wszystkich. Jak nie pandemia, to wojna na Ukrainie, to wyniki, których się nikt nie spodziewał. Tutaj tak naprawdę przez cały sezon coś się działo i nie dawało takiego spokoju, żeby można było skakać, trenować, no, uprawiać ten sport. I myślę, że to też na wszystkich po prostu w mentalny sposób wpłynęło. No, urlop się na pewno każdemu przyda, żeby troszeczkę głowę przeczyścić. My niestety nie mamy tego urlopu w tym momencie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie na niego czas. Jak już spokojnie zapinamy wszystkie szczegóły dotyczące kadry. A co do Dana, to tak jak byliśmy mówieni wcześniej, my się z nim widzimy 31 marca w Warszawie, gdzie będzie odbierał nagrodę finansową za medal olimpijski. Aha, okej. Powiedz, czy to jest tak, że inaczej, może dwie kwestie w jednym gdzieś tam pytaniu postaram się poruszyć, bo ty mówisz, że porozmawiałeś wczoraj wieczorem z Kamilem, że coś tam sobie wyjaśniliście, to po pierwsze, o co chodziło tak naprawdę, co cię najbardziej bulwersowało i być może z jakich słów gdzieś tam się Kamil wycofywał, a po drugie, czemu zabrakło takiej rozmowy w takim razie wcześniej, bo to chyba były jakieś tam główne zarzuty, że nikt z tymi zawodnikami nie rozmawiał przed faktem, tylko już po fakcie. No tutaj cała faktycznie problem komunikacyjny i rozwiązania tej sytuacji był taki, że gdzieś tam Adam przekazał mi w Vickersund, że Kamil mu powiedział, że to nie jest czas na rozmowy, żeby porozmawiali po planicy. De facto cała decyzja miała zostać podjęta 31 marca, czyli po zakończeniu planicy. Tutaj też Michał potrzebował pilnej decyzji, bo miał ofertę i to też jest ludzkie i normalne, bo trzeba pamiętać, że to nie rozstaliśmy się w jakiejś kłótni, w wojnie z Michałem, mimo tego, że taka się zrobiła chwilowo medialna. Zresztą rozmawiałem z Michałem w piątek wieczorem, dzwonił, że trochę tak nie wyszło jak chciał i że jakby przez te wszystkie lata dalej współpracowaliśmy i jesteśmy normalnymi ludźmi i widzimy się dalej w Warszawie i wszystko wygląda tak, jak powinno. To tak, no co powiem, mogę powiedzieć, no, muszę przyjąć to na klatę, bo jakby też taka jest moja praca, no, że komunikacyjnie to zostało rozegrane w sposób dramatyczny, chcieliśmy dobrze, wyszło jak zawsze. Jeśli chodzi o same kwestie wyborów, no to one są bardzo merytoryczne. Tutaj myślę, że też jakby rozmowa z zawodnikami im uświetli, że nikt tutaj nie próbuje ich zniszczyć, nikt nie próbuje tutaj odciąć jakiegoś kuponu, nie próbuje powiedzieć, dobra, było, minęło, teraz otwieramy nowy rozdział. No my musimy szukać rozwiązań, które jednocześnie pozwolą utrzymać wysoki poziom naszym topowym zawodnikom, ale będą ciągnąć do góry też całą resztę. Tutaj ten system, w którym byliśmy od 6 lat, faktycznie troszeczkę się zatarł. Zresztą Adam spotkał się z Michałem Doleżalem w sprawie przyszłości i planu, bo to któremukolwiek trenerowi mogliśmy odpowiedzieć coś poważnego, no to od tego zaczynaliśmy tą rozmowę, bo mogło się okazać, że plan Michała jest na przykład planem, w który wszyscy wierzymy i możemy dalej funkcjonować. Także no, to naprawdę jest wyważona decyzja. No, wiem, że Adam na przykład z Piotrkiem rozmawiał gdzieś tam wcześniej,
Emocje grają zawsze dużą rolę i nie są dobrym doradcą, dlatego ja też myślę, że to, że Adam tak nie planował tej planicy zostawać dłużej, bo chciał zawodnikom dać swobodę i czas, żeby mogli się pobawić w Team Area Party, to też było dobre, bo nie dążyła do dalszej eskalacji takiego konfliktu. I szczególnie, że my jakby nie mamy możliwości konfliktowej z zawodnikami, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, bo my z nimi chcemy rozmawiać, my z nimi rozmawiamy, konsultujemy wiele tematów. No, przypomnijmy sobie chociażby kwestię, jak odchodził trener Kruszek, to mieliśmy analogiczną sytuację, jak jest w tym momencie tak naprawdę. I zawodnicy, no, to też jest bardzo naturalne, że bronią trenera, bronią systemu, który jest znany. I to też nie dziwi, nie dziwi mnie, nie dziwi pewnie was. Myślę, że nikogo nie dziwi, bo to taka naturalna kolej rzeczy. Janku, a ja mam pytanie, bo ty powtórzyłeś kilka razy błędy komunikacyjne i ja tak się zaczęłam zastanawiać, czy to właśnie się nie zaczęło od błędu komunikacyjnego ze strony trenera, raczej na pewno się zaczęło i czy wy się tego nie spodziewaliście, no bo mówisz o tym, że i tak przez cały sezon było powtarzane, że czekamy z decyzjami i z jakimiś takimi radykalnymi informacjami na temat dalszych losów kadry do zakończenia sezonu. Michał chciał od was tej informacji wcześniej, rozumiem, żeby też sobie powoli jakoś planować swoje życie trenerskie. Otrzymał od was te informacje i podzielił się w piątek z mediami w taki sposób, że wszyscy zrozumieli, jakby był poszkodowany tak naprawdę w tej sytuacji. Czy wy też to tak odebraliście, że umówiliście się na coś innego, a Michał to po prostu w błędny sposób mediom sprzedał, być może niechcący, po prostu może tu błędy komunikacyjne, błędy językowe gdzieś zawiniły? No, myślę, że to mogło być jakimś małym elementem, jakimś małym powodem tej całej sytuacji. Szczególnie, że Michał Tomdeski Jumping.pl później też to prostował. Powiedział, że im chodziło o to, że on dzisiaj podjął decyzję o tym, żeby to zakomunikować, bo wstępnie chciał to zakomunikować po niedzielnym konkursie. No, było, minęło, tego nie ma co roztrącać. Na pewno nie będę przerzucał winy na Michała, bo to też nie o to chodzi. Dużo mu zawdzięczamy, kupę ciężkiej roboty, fajne wyniki i ja tu też mam do niego bardzo duży szacunek jako do człowieka, jako do trenera. No i dlatego też właśnie chcieliśmy troszeczkę jakby iść mu na rękę, jak to się brzydko mówi, nie trzymać go do ostatniej chwili, nie zachowywać się nie fair. To są, no, wyszło jak wyszło po prostu i tyle. No, trzeba głowę posypać popiołem, bo może lepiej było to przeciągnąć i wszyscy byliby wtedy troszkę w lepszej formie. Ja też myślę, że po tym sezonie wszyscy potrzebowali takiego momentu wykrzyczenia. Łącznie z nami, mi nie wypada krzyczeć, więc krzyczę sobie w domu, ale generalnie myślę, że każdy z nas miał już dużo i był dość zmęczony, bo to w zasadzie siedzi Kuba w studio, z którym dość systematycznie prowadziliśmy konwersację na temat podejścia Międzynarodowej Federacji na wszystkie cało po drodze, więc myślę, że te emocje tutaj przede wszystkim, może nie powiem, że wzięły górę, bo to też nie o to chodzi, ale na pewno pełniły ważną rolę. I myślę, że one były u wszystkich, czy to u Michała, czy to u nas, czy to u zawodników. Także czy to nauczka na przyszłość? Myślę, że nasze zmiany trenerów pozostaną już tradycją, jeżeli chodzi o afery. Bo zmieniamy trenera, to się kończy to jakąś aferą, bez względu na to w sumie, co byśmy zrobili. Także może taka nowa świecka tradycja, chociaż mam, nie życzę jej sobie, ale kto wie. A dostał szansę inaczej. Czy Dodo przedstawił w ogóle ten plan naprawczy jakiś na to, jak odbudować sytuację w polskiej kadrze? Czy nie dostał tej szansy? Jak to wyglądało? No tak, rozmawiali z Adamem. 3-4 godziny siedzieli w Pradze, Adam go tam odwiedził. To przedstawił plan, koncepcję, to jak to widzi mniej więcej. No i my też na tej podstawie przeanalizowaliśmy szanse, możliwości i złożoności. To była świadoma decyzja po prostu, że tak powiem. No. Okej, to jeszcze też zapytam, bo wczoraj choćby taki dosyć też głośny tekst Michała Chmielewskiego na TVP Sport, ale to też jest taki temat, o którym się gdzieś w środowisku skoków mówiło od dłuższego czasu. Też każdy widział nagranie na skijumping.pl, gdzie, no może to jest brzydkie trochę określenie, ale mam wrażenie, że Grzegorz Sobczyk tam ujadał troszeczkę względem właśnie całego środowiska i też widać, że emocje odegrały rolę w tej wypowiedzi asystenta. Jaką rolę według ciebie on odegrał w tym naszym słabszym sezonie i jaka może być jego teraz przyszłość? I tu pozostaje mi się zgodzić tak naprawdę z Kamilem, który powiedział, że każdy z nas dorzucił kamyczek i taki sam kamyczek, jak ja dorzuciłem, to naprawdę myślę, że każdy w tej grupie dorzucił i to nie ma co mówić, że ktoś z nas jest bez winy. Problem, sytuacja jest taka, że niestety winę za wynik zawsze będzie miał na swojej głowie trener główny.
no bo to od jego pracy zależy też tak naprawdę poukładanie. Przed chwilą widziałem się na przykład z trenerem Bauerem w biegach narciarskich, który pamiętamy, że też z wielkimi przebojami zaczynał, bo wojował z zawodnikami. No, coś tam chyba nam przerwało Janka na chwilę, także mam nadzieję, że uda się jeszcze na chwilkę połączyć i dopytać odnośnie do przyszłości. O, mamy? Halo, Janku, słyszymy się, widzimy? A coś przerwało na chwilkę, mówiłeś tak, o trenerze Bauerze. Tak, że trener Bauer też na początku wojował z wszystkimi, żeby poukładać system tak, jak chciał. I no, to też pokazuje, że jednak trener główny u nas, przynajmniej w naszej organizacji, tak jest i pewnie tak długo będzie, ma zdecydowanie kluczowe zdanie, jeżeli chodzi o wybór pracowników, o wybór charakteru pracy, o wybór zawodników. Jak śmiałem się, bo spotkałem się z trenerem Bauerem w zeszły wtorek i on mówi, że jak opowiada kolegom w Czechach, to jest niemożliwe, że on najpierw sobie chciał wybrać 7 zawodników do kadry, to mógł mieć 7 zawodników, potem stwierdził, że 5, to miał 5, potem stwierdził, że się chce skupić na 3, a z 2 współpracować na boku, to też tak mógł zrobić. I to jest to, co my powtarzamy. Nasza praca polega na tym, żeby znaleźć najlepsze osoby na stanowisko trenera głównego, a ich pracą jest uzupełnić już całą resztę. Okej, no to też zapytam o tą sytuację finansową w związku, bo tak się zastanawiam, czy to może nie był jakiś główny temat tej waszej rozmowy wczoraj wieczorem, no bo z tych słów Stocha, ale też i Piotrka, żeby wynikało, że no, że wy biedni jesteście po prostu, bo nie stać albo nie chcecie dokładać pieniędzy na starszych zawodników. Piotrek Żyła też tam mówił, że medialnie do niego dochodzi, to chyba o trenerze Pointerze gdzieś tam mówił, bo to i Kojankowskim, tak, no bo to były te dwa nazwiska, gdzie tam że chodziło, że po finanse się to rozbiło. Czy to jest prawda, że rzeczywiście nie stać albo nie chcecie dokładać do starszych zawodników, czy mówiąc eufemistycznie, panowie przesadzili? Jak widzicie, ja w samochodzie to zamieszkałem, tak, żeby obciąć koszty. Jeżeli chodzi akurat o kwestie finansowe, to faktycznie to o tym napisałem do Kamila, zapytaj skąd taką ma informację, bo dzięki wsparciu naszych sponsorów, naszych partnerów, mamy bardzo stabilną sytuację finansową. Budżet skoków narciarskich w tym sezonie był rekordowy tej grupy. Na nic nie brakowało i myślę, że też i trenerzy, i zawodnicy potwierdzą, że tam faktycznie nie było czegokolwiek, co można było jeszcze. Odrzuciliśmy tylko jeden projekt, taki research and development związany z treningiem halowym, ale on i tak swoje efekty miałby po sezonie, to nie byłby wdrożony w tym roku. Tam akurat nie ze względów do końca finansowych, ale finanse na pewno odgrywały pewną rolę. Także nie ma tutaj kłopotu finansowego, nie ma bolączek finansowych. Grupa ma zresztą nawet patrząc po szerokości sztabu, po ilości flow zabezpieczenia samochodowego, czy nie wiem, kombinezonów, to pewnie w granicach 300 uszyliśmy w tym sezonie. Także naprawdę nie było tutaj ani jednego brakującego elementu. Zresztą pojawił się temat, że jest potrzebny dodatkowy trener do przeszywania kombinezonów. No, od razu wtedy Krzysiek Miętus też został zatrudniony, którego sami zarekomendowali członkowie sztabu, którego chciał Michał Doleżal, więc mnie to zabolało, nie ukrywam, ale potem się okazało, jakby skąd to wyszło. I to wracamy do klasycznego problemu, który się zaczął, czyli komunikacji, czyli jakichś czasami niedopowiedzeń, czy półsłówek, czy źle zrozumianych zdań. No i to najważniejsze sobie wytłumaczyłem chyba z Kamilem, żeby też, no bo wiemy, że jednak temat pieniędzy jest zawsze takim elektryzującym tematem. To zostało wytłumaczone, to nie jest kłopot i na pewno nie jest decyzyjny, jeżeli chodzi o wybór kolejnego trenera czy następcy. Aha. Janku, a to na jakiego trenera nas stać? No, ja powiem, że stać nas na każdego w tej chwili i stać nas było też na Mikę Kojankowskiego, tylko musimy pamiętać, że to jest trochę kupowanie jednak kota w worku. Czyli kwestia samych finansów, samego wynagrodzenia trenera. Zresztą on powiedział, że budżet, który my mamy przeznaczony, jest też okej na całość i na sztab, i na szkolenie. Tylko czasami trzeba się zastanowić, czy ten najdroższy trener to będzie najlepszy trener. Bo to nie zawsze wszystko sprowadza się do pieniędzy. Czasami jest też kwestia podejścia, zaangażowania, motywacji. Naprawdę już dość rzetelnie ten rynek przejrzeliśmy i zwróciliśmy uwagę na to. A to tylko tak ci wejdę słowo na chwilkę, to z trenerem Pointerem też się nie rozbiło finanse, no bo to gdzieś taka wersja poszła, że on miał taki ten szeroki swój plan i po prostu no gdzieś finansowo to się nie spięło. Tak, no tutaj Alex to powiedział i zresztą mamy dalej z nim kontakt. Ja muszę powiedzieć szczerze, bo dzisiaj wiele rzeczy pojawiało tak w mediach na temat Alexa, którego nie znałem. Ja go poznałem podczas pierwszej rozmowy, znałem go raczej z opowieści medialnych. I muszę powiedzieć, że jako człowiek mam bardzo duży szacunek do niego i tego, co robi, bo jest naprawdę mega fajnym, mega rozsądnym człowiekiem. Tam chodziło raczej o szerokość i skalę projektu, bo ten projekt z Aleksem, który budowaliśmy wspólnie, nie dotyczył tylko i wyłącznie kadry narodowej. On faktycznie
nosił bardzo duże ryzyko wprowadzenia. I to też była kwestia finansów, bo to nie wiązało się tylko i wyłącznie ze szkoleniem, ale chociażby z digitalizacją pewnych platform. Powiedzieliśmy sobie wprost z Aleksem też, że no na tą chwilę to nie jest dobry moment, ale że kto wie, czy do tego systemu nie wrócimy w przyszłości. Zresztą chyba nawet Alek sam ładnie to tam napisał, że to nie jest koniec, tylko do zobaczenia. Bo to jest faktycznie całkiem rozsądny i mądry projekt, tylko my musimy spróbować go na razie osadzić w naszych realiach w taki sposób, żeby te wydane pieniądze przynosiły faktyczne efekty, bo to nie chodzi o samo wydanie pieniędzy. Okej, no to w takim razie co do tej przyszłości. Thomas Turnbichler, to jest to nazwisko, myślisz, które poznamy w ciągu najbliższych 2 tygodni, czy nie przekreślałbyś szans Nika Hubera? Patrz się po oczach. Ja już wiecie, że lubię mówić pomidor, także na niektóre pytania odpowiem dyplomatycznie pomidor, bo mi w inny sposób nie wypada. Ale wrócę też do tego tematu, że na pewno przed ogłoszeniem trenera, to u nas jeszcze parę spotkań wewnętrznych, wyjaśnienie parę sytuacji. Wiemy, ja jestem osobiście przekonany, a to chyba jest podstawa, że wszystkie wersje, które mamy, to są wersje dobre. To nie jest tak, że mamy trenera, bo się nam czegoś nie udało, albo bo jest jakaś inna wersja. Naprawdę wierzę w to, że po prostu każda z tych wersji da nam kolejny impuls, tak jak było w przypadku Michała, tak jak było w przypadku Stefana. Na razie, nie oszukujmy się, mamy trochę szczęścia do tych trenerów, których wybieramy. To wychodzi, to działa i to funkcjonuje i przynosi rezultaty. I tutaj jestem pewny, że wszystkie opcje, które nam pozostały, to są opcje, które mogą przynieść jeszcze pozytywne i lepsze wyniki sportowe. Tak, no ale wielkich oczu Janek nie robił, jak wymieniałem te dwa nazwiska, więc pewnie coś tam na rzeczy jest. Dobrze, Janko, to tak na koniec, tak konkretnie jeszcze, bo trochę zaczynaliśmy oczywiście od tego rozmowę, no ale warto to przedstawić, no bo choćby nawet właśnie dzisiaj już tej wypowiedzi takiej trochę spokojniejszej, Kamil Stoch mówi o tym, że po pierwsze nie mamy trenera, nie mamy planu treningowego, nie wiemy co robić, więc pozostało oczyścić głowę i zobaczymy co dalej. No to właśnie, co tak konkretnie teraz, nie wiem, 2 tygodnie wolnego dostają zawodnicy, czy spotykają się we wtorek na tym zarządzie, czy w środę? Co teraz zawodnicy mają robić i jak będą te dni spędzać w ogóle? Zawodnicy, tak jak to w zwyczaju było w latach poprzednich, wcześniejszych, po prostu mają teraz urlop, troszeczkę okres wyświeżenia, regeneracji. Zresztą pamiętajmy tutaj też, u nas sytuacja jest o tyle inna, że my dalej mamy jeszcze obowiązującą umowę z Michałem, tak naprawdę do końca przyszłego tygodnia, dalej jest trenerem do końca przyszłego tygodnia. Mamy dalej zatrudnionych cały sztab ludzi, więc to nie jest tak, że nagle nikogo nie ma i zostałem ja na przykład. I ja mówię, dobra, słuchajcie, idźcie na urlop, bo to może byłby dobry pomysł. Także tutaj są kolejne kroki, wiem, mamy poplanowane wstępne rozmowy telefoniczne, jakieś spotkania na żywo, no bo każdy z zawodników też teraz ten czas chce spędzić z rodziną, chce troszeczkę przywietrzyć tą głowę. My mamy we wtorek spotkanie prezydium zarządu, na którym też no myślę, że po tym prezydium możecie się spodziewać większej ilości na pewno informacji takich konkretnych. Janku, dzięki wielkie, że byłeś z nami. Dużo zdrówka, uważaj na siebie i otwartej głowy na najbliższe tygodnie, bo się przyda na pewno. Dzięki serdeczne, myślę, że jakoś damy radę. Trzymaj się. Pozdrawiamy serdecznie, z nami był Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN-u. Przekonał was trochę Janek, czy tak cały czas jesteśmy w takim, jak to znaczy, się wiesz, mówi, znaczy mnie przekonał, war, tak, ja przyjmuję. Mgła wojny, albo mgła sezonu, albo generalnie mgła. Ja przyjmuję to wszystko, ale to nie zmienia tego, co się wydarzyło, tak? I z jakichś powodów wydarzyło się. No właśnie nie wiem do końca, co Kamil powiedział, bo oprócz tego, że ma kaca, tak, moralnego. Potem, znaczy z tego, co przeglądam, no to wychodzi na to po prostu, że te jego dzisiejsze wypowiedzi nie były tak mocne, że no po prostu to, co miało paść wczoraj, to padło i dzisiaj chyba chodziło o to, no żeby tak, znaczy, to... Tu chodzi o te emocje tak naprawdę, tylko no faktycznie jakby dla mnie jest zgrzyt tylko pod tym kątem, że mieliśmy poczekać, a jednak wszystko zaczęło dziać się wcześniej, dlatego też pytałam Janka o te wypowiedzi Michała jakby, bo rozumiem, że on jako on chciał wiedzieć co dalej, żeby móc gdzieś tam powiedzmy nawet w Planicy rozmawiać z różnymi ludźmi, a wiemy, że podobno rozmawiał z niektórymi, których zna bardzo dobrze i my też bardzo dobrze znamy, aczkolwiek nie wiem czemu służył ten wywiad tak naprawdę, który dla mnie miał jasno wydźwięk taki, że Michał został źle potraktowany przez związek. A wiecie, jak jest ze sprostowaniami? Mało kto je później czyta tak naprawdę. No, z jednej strony tak. Jakby ten błąd komunikacyjny, no sam Janek powiedział, że był ogromny i to jest okej, okay, że związek się do tego przyznał, no ale tu też dobrze Ola powiedziała, że to nie jest tak, że to znika. No, był błąd, został popełniony i jakby tej sytuacji już się trochę nie odwróci. No, myślę, że
wielu kibiców sobie po prostu te słowa zapamiętało, tę całą rozmowę, i ja tam gdzieś pisałem, że zmieni ona polskie skoki. No może już nie dosłownie, jeśli chodzi o zmianę jakichś w strukturach PZN-u, jeśli chodzi o trenera. No, rysa widać, wizerunkowa, że, taka. Tak, widać, że to już jakby no, się raczej nie odstanie, natomiast no, pozostanie w głowach gdzieś to, że to rozstanie było, jakie było. Natomiast do tego, co jeszcze możemy wyjaśnić, to fajnie to sobie rozłożyć w czasie. Tak naprawdę takie pierwsze spotkanie, jeśli chodzi o stronę związek Doleżal, miało mieć miejsce podczas Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w Vikersundzie. Nie było opcji tego przeprowadzić, bo Michał Doleżal przeszedł zakażenie koronawirusem, więc trzeba było to spotkanie nieco przełożyć. Ono się odbyło. No Janek tu mówi, że ta wizja została przedstawiona. My zakulisowo wiemy też, że jakby z nią było różnie, że ona nie do końca była pełna, i takie informacje do nas dochodziły. No, to jest zawsze słowo przeciwko słowu, więc tak naprawdę nie wiemy, na czym to dokładnie stało. No tak, ale to też wiemy, Kuba, że to mogło wynikać z napięć w samym sztabie. No bo o tym, że istniał konflikt między Sobczykiem a Maciusiakiem, myślę, tak, no to już też wszyscy wiemy. Wszyscy o tym wiemy. Wiemy o tym, że Maciusiak jakby... I Dodo też, dodajmy, no trochę obrał stronę tutaj jednak Grzegorza Sobczyka, no bo siłą rzeczy więcej czasu z nim spędzał, tak, jeździli razem na zawody. Powiedzmy sobie otwarcie, że Maciej Maciusiak... Moim zdaniem i myślę, że zdaniem wielu w środowisku skokowym, no nigdy nie będzie trenerem Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego po tym, co się wydarzyło. Tak, ale nie chyba ma już takiej, nawet padło jasne takie zdanie. Że na 100% nie będzie trenerem głównym teraz. Myślę, że po prostu nie ma przyszłości taka relacja pomiędzy tymi zawodnikami a To by tylko tym zaogniło, mam wrażenie, już w tym momencie sytuację, która i tak jest trudna po tym weekendzie. To zdecydowanie. Zakulisowo dzieje się dużo. No, nie wszystko, mam wrażenie, i związek, i trenerzy chcą zdradzać. Tam naprawdę momentami w tym sezonie nie było ciekawie, i także przed tym sezonem. Natomiast pozostaje rzeczywiście takie pytanie, co dalej. No bo wiemy, że chcemy iść w tę stronę austriacką. To by sugerowało przebudowanie całego systemu. Właśnie mam poczucie takie, że trochę chcemy, ale trochę jednak nie. Więc wiesz, czy jedną nogą trochę tu, drugą trochę tu. No bo to jest pytanie bardzo proste. W swojej samej strukturze nie odpowiedzi. Odpowiedź jest bardzo trudna. Ale jak połączyć to, że mamy trzech doświadczonych zawodników, którzy jeszcze chcą coś ugrać do końca swojej kariery, z tym, że no, mamy też młodzież, której nie chcemy, młodzież, to zawodników, którzy już powinni do nich doskoczyć, jeszcze nie doskakują, a chcemy z nich wycisnąć jak najwięcej i jak najszybciej, żeby oni nam nie przepadli, tak jak nie wiem, niektórzy sobie już żartują z Klimka Muranki. No myślę, że jemu też ale na pewno... Ale nie ma co żartować, bo za nim w ogóle fatalna zima, 0 punktów w Pucharze Świata, no to myślę, że nawet najgorsi pesymiści przed sezonem by nie powiedzieli. Tak, myślę, że tu chodzi o Kubę, że zawsze mówiliśmy, że młody talent i tak... Ja wiem, ale tutaj mamy taki fakt statystyczny konkretnie z tego No, mówiąc o tym, że ten Klimek, znowu możemy mówić, że gdzieś tam przepadł, tak jak poprzedni sezon. I tak by jest oczywiście przyczynek do dyskusji. I przepadło tak wielu zawodników po prostu. I myślę, że najważniejsze teraz dla związku jest to, żeby faktycznie tych zawodników nie stracić przede wszystkim. To jest jakby taka podstawa do tego, żeby budować przyszłość, bo juniorów... Wiemy, że oni nie wypalili w tym sezonie. To nie był sezon juniorów. Rozmawiałem z trenerem Danielem Kwiatkowskim, który mi mówił, że no nie, po prostu nie był to ich sezon. Były kontuzje, były różne okoliczności, ale była też po prostu słaba forma i tego się nie da ukryć. I tak jest od wielu sezonów. Natomiast no, gdzieś też skończyło się to złote pokolenie. Mieliśmy Kubę Wolnego na podium Mistrzostw Świata Juniorów. Mieliśmy w zasadzie co rok kolejnego zawodnika, który zdobywał gdzieś medal. Drużyna też potrafiła skakiwać na podium. No, teraz był medal EOF-u Jana Habdasa, tak. Okej, ale to jest impreza jednak trochę niższej rangi. Na Mistrzostwach Świata Juniorów te miny były trochę bardziej nietęgie, więc to wszystko nie napawa jakimś specjalnym optymizmem. No i wrócę do tego, o czym mówiłem, że tu faktycznie stoimy przed pytaniem, czy da się to zrobić bez całkowitej zmiany systemu, czyli wprowadzając trenera, który ogarnie jednocześnie kadrę, tą A, którą no teraz pytanie, czy będą stanowić tylko ci trzej zawodnicy najbardziej doświadczeni, czy jeszcze będziemy to jakoś łączyć, czy mówisz o tym, czy będzie kadra A i B, czy będzie... Kadra A i B, to już jest znaczy potwierdzone, też, to jest już pełne. O to nawet właśnie też pytanie... Janka nie pytałem, bo też jakby on to dzisiaj już mówił,
był rozporcia, bo na tym to jest jakby taki, taki pogląd, który no już płynie właściwie zewsząd, że no tak, no że bo to ma to sens, no bo tak to kryzys dotyka ci wszystkich. I podejrzewamy, tak... że niezależnie czy Turnbichler, czy Huber zostaną tymi wybrani jako trener główny, no to no, oni przejmą kadrę A, pewnie kadrą B się zajmie Maciej Maciusiak. No właśnie też tak o tym myślę, ale widzicie, no i tutaj mnie zastanawia, bo o Aleksie mówił Janek i jakby, że te rozmowy na takim etapie gdzieś tam zostały zakończone, że nie mówimy żegnaj, mówimy bardziej do zobaczenia. Trener Pointner miał jakiś kompleksowy pomysł na te reprezentacje. Zresztą też oprócz tych młodych zawodników, także kobiety. Jestem ciekawa, jaki to był system. Z drugiej strony zastanawiam się w ogóle, kto z tego systemu ostanie się w tym nowym tak naprawdę. No bo trener Deleżal odchodzi, trener Grzegorz Sobczyk, co z nim? Jeżeli trener Maciusiak będzie pracował z kadrą, powiedzmy B, no to też nie wyobrażam sobie, że trener Grzegorz Sobczyk w ogóle gdzieś zostaje w strukturach, bo konflikt, Grzegorz o którym Sobczyk się mówi już głośno, i będzie wciąż... Mi sobie trudno wyobrazić, żeby on w ogóle został dalej w tym sztabie. No, w sensie dla mnie to by było... Oczywiście już różne rzeczy widziałem i w sporcie, i w życiu, ale no i po tym, co się wydarzyło w tym sezonie i po tych też wypowiedziach ostatnich, no to widać, że po prostu trochę no, wygląda na człowieka, który już wie, że tam dalej nic nie ma i po prostu można to wszystko wykrzyczeć. No ale też wiemy, że jesteśmy właśnie w takim trudnym momencie i to jest takie najgorsze, mam wrażenie, że to, co się wydarzyło w ten weekend w Planicy, jakby odbiera, jakby przekierowuje ten kierunek dyskusji w niewłaściwy kierunku. No bo zobaczcie, sama decyzja, o czym my mówimy. Mimo tego oczywiście mamy grafikę, możemy pokazać sukcesami Michała Doleżala, bo też mu trzeba oczywiście podziękować, trzeba go potraktować godniej i to, co nawet mówił teraz Janek, no nagrody finansowe za Igrzyska Olimpijskie się należą, za te wszystkie tutaj piękne osiągnięcia. Tak się śmialiśmy, żeby tutaj tę grafikę pokazać, jak będziemy z Jankiem rozmawiać i Janek, i spójrz Dodowi teraz w oczy, obok te wszystkie jego osiągnięcia, jak ty możesz go zwalniać? No ale oczywiście zupełnie szczerze, no to oczywiście głównie widzimy, te sukcesy miały miejsce przed tym sezonem, ostatni sezon był fatalny i jakby co do samego meritum, to mam wrażenie, że tu w ogóle nie było wielkiego podziału wśród ekspertów czy kibiców. No to, że Doleżal ma odejść z tej kadry, no to było, nie wiem, gdzieś 90%, czy obecny stan osobowy, czy obecny sztab, że po prostu w obecnym układzie, gdzie jednak Dodo no jest głównym trenerem, no to dobrnęło do ściany i tak naprawdę to, że zmiany są potrzebne, to jest oczywiste, tylko że no to jak zostało to zakomunikowane, sprawia, że teraz Michał Doleżal wygrywa na tej całej sytuacji, gdzie to tak nie powinno wyglądać. Jest moim zdaniem jedna zmiana w tej sytuacji. W sensie do tego, o czym mówisz, ten wywiad wczoraj Kamila Stocha i ogólnie słowa naszych zawodników przekierowują tutaj uwagę na to, że oni ufali Michałowi Doleżalowi i oni mówili, że oni po prostu widzieli szansę na odbudowę tego zespołu razem z nim. Więc no, tego się, mam wrażenie, nie dowiemy. Jak to mogłoby wyglądać? Jaki błąd Michał Doleżal rzeczywiście zauważył, tak, który był do zmiany w kolejnych sezonach, w kolejnym sezonie. I myślę, że jakby tutaj to się trochę rozbija, bo to, o czym mówisz, no trzeba Doleżalowi oddać. Zrobił z tą kadrą naprawdę wiele. Był trenerem, który, to nawet chyba Janek Ginkiel powiedział gdzieś tam w rozmowie ze mną, że poległ na takiej najtrudniejszej rzeczy dla trenera, czyli na wyjściu z kryzysu. No, to wielu trenerów na tym traciło posady, czy wręcz kończyło kariery. Wydaje mi się, że ta kariera jeszcze gdzieś może go zaprowadzić. Zobaczymy gdzie. No, wiemy, że też ma oferty. Bardzo ciekawa, tak? Jaki kierunek Nie tylko w Polskim wybierze. Związku Narciarskim jest teraz dyskusja na temat Michała Doleżala. Z tego, co wiem, Niemcy też dyskutują. Czy ta sprawa jest już zamknięta, czy ten kontrakt Stefana Horngachera jest już na tyle dograny, że jakby tam nie ma możliwości negocjacji i wprowadzenia jakby własnych możliwości do tego, co będzie się działo w kolejnym sezonie, czy kolejnych sezonach nawet. To się dowiemy, ale wydaje mi się, że jakby to nazwisko nie zniknie, bo zauważmy, że nie wiem, z tą kadrą bardzo duży sukces odniósł na przykład Łukasz Kruczek i bardzo szybko zniknął, tak? No, nie poszło mu z Włochami, wiemy, co stało się teraz z kadrą Polski Skoczkin. No ten świat jest po prostu taki dosyć hermetyczny i bardzo, patrząc na to, jakie może mieć opcje teraz Michał Doleżal, też swoją drogą taki wczoraj ciekawy wywiad z nim, jak opowiadał Kacprowi Merkowi w Eurosporcie, że no teraz tam mnie czeka Team Area Party, to mam, nie jest tak dużo tych rozmów, ale kilka tam o pracę będę miał, no to też ciekaw jestem rzeczywiście z jakich kierunków, no bo poza pewnie, nie wiem, Czechami czy Włochami, no to trudno mi sobie wskazać w tym momencie reprezentację, gdzie Doleżal mógłby pójść na pierwszego szkoleniowca. No jako główny na pewno. No i w porównaniu, z tymi kadrami, no to taka posada asystenta w kadrze niemieckiej, no to wygląda bardzo prestiżowo. Ciekawi mnie, ile po prostu propozycji jako asystent ma. No to jest. Ale widzicie, my
rozpatrujemy no tylko jakby pod kątem asystentów tak naprawdę, ale ja jeszcze wrócę do relacji tak naprawdę między trójką skoczków, która się wczoraj wypowiadała, a właśnie trenera Michała Doleżala. Jakby to nie jest jakaś tajemnica i to gdzieś w tym sezonie szczególnie wybrzmiało, że Michał nie jest osobą, która tam tupie nogą i jest decyzyjna, jest takim szefem wszystkich szefów, o tak bym powiedziała, formalnie oczywiście tak. Zastanawiam się, na ile te relacje są przyjacielskie, kumpelskie. I oczywiście w tym też nie ma nic złego, bo przecież jak się ludzie lubią, to i pracować może się dobrze, tylko na ile w pewnym momencie to jest tak, że jest grupa, która może robić sobie po prostu po swojemu, a nie ma nad sobą nikogo, kto to wszystko kontroluje. Więc w pewnym momencie wejść na głowę, tak? Michał Doleżal, że ci... Widzisz, ja tak naokoło nie chciałam. Dziękuję, Wojtek. To nie jest, jakaś konkretna diagnoza programu, problemu. Czy dał sobie wejść na głowę, to jest stras, ale no, my od dawna wiemy o tym, że w polskiej kadrze był podział pomiędzy trzema trenerami, a w zasadzie dwoma konkretnie. Michał Doleżal miał być takim selekcjonerem, powiedzmy, a Maciej Maciusiak miał trzech zawodników, Grzegorz Sobczyk miał trzech zawodników. Wiemy, że wśród tych trzech zawodników, to nie jest trudno wyczytać z tego, co teraz się dzieje, u Grzegorza Sobczyka był Kamil Stoch. I że Grzegorz Sobczyk jakby bezpośrednio odpowiadał też za jego wyniki, za jego przygotowanie. Michał Doleżal wybierał skład, wybierał to, jak ta kadra będzie wyglądała na każdych zawodach. Natomiast no, jakby można powiedzieć, że po części takim indywidualnym trenerem Kamila Stocha był Grzegorz Sobczyk. Te wszystkie zmiany w technice, oczywiście Michał Doleżal miał swoje zauważenia, miał swoje spostrzeżenia i przekazywał je, mówił o tym, co widział, natomiast często ta decyzja należała głównie do Grzegorza Sobczyka. To nie jest, myślę, jakimś wielką tajemnicą w tym momencie. Było przez pewien czas po prostu taką rzeczą, której się raczej nie zwracało, o którą trenerzy też potrafili się burzyć, natomiast no myślę, że nie jest to teraz taką wielką tajemnicą, jak pracował ten sztab i jakie były role. No tak, no największy żal myślę, że możemy mieć do działaczy, do trenerów, do zawodników, ogólnie do wszystkich ludzi polskich skoków za ostatni sezon, że nam skiepścili to Ramzał, że tak jak zawsze to Ramzał się jawiło, że to był taki piękny moment, piękne miejsce, że tam po prostu idylla polskich skoków, no to Ramzał to akurat w tym sezonie to jest symbol właśnie tych wszystkich nieporozumień, tych wszystkich konfliktów, tego całego chaosu, że no jedni chcieli jechać, drudzy nie chcieli, pojechali na chwilę, potem wrócili, też tam gdzieś udział rząd zawodników w tle, w ogóle też to swoją drogą różne informacje, które dochodziły, czy to zaangażowanie Ewy Bilanstoch, czy Marty Kubackiej, też czasami jakby powiedzmy, że gęsia skórka się pojawiała, no ale wiemy, że też teraz najważniejsza jest przyszłość i ale wiecie, i tutaj wiecie, rozumiem, przepraszam. Wiecie, rozumiecie. Rozumiem trochę skoczków i zawodników, że oni fajnie, urlop, odświeżenie głowy, ale jak nie wiesz, co dalej, to też ciężko jest odpoczywać. To jest taka niepewność tak naprawdę, że nie wiesz, co się wydarzy, nie masz żadnego planu. Inaczej jechać na urlop, wiedząc, do czego wrócisz. Tak, z drugiej strony przez sezony mówiliśmy, że oni praktycznie w ogóle nie mają wolnego i że przecież by im się przydało. Dlatego ciebie właśnie, Kuba, chciałem zapytać, jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o te dwa nazwiska, no bo chyba zgodzimy się, że to jest taka finałowa rozgrywka już między Turnbichlerem a Huberem. Kogo ty byś się spodziewał na ten moment? Kogo bym się spodziewał? Powiem tak. Gorętszym nazwiskiem na pewno jest Thomas Turnbicher. Tu się, myślę, wszyscy zgadzamy. Jeden z trenerów ze świata, Pucharu Świata, powiedzmy, ze środowiska. Ta Pucharu Świata. Tak. Powiedział mi, że to jest najgorętsze w tym momencie nazwisko w całym cyklu. Że to jest człowiek, którego się typuje na takiego właśnie nowego sztekla, na gościa, który wyjdzie po prostu do trochę z cienia do reprezentacji sporej i zrobi z nią bardzo duży sukces. I Polska ma szansę, żeby być tą kadrą, która go przejmie. Natomiast no, ma bardzo wysoką pozycję w Austrii. A w tym momencie, w zasadzie przez cały sezon, gdzieś tam toczyła się taka mała wojenka pomiędzy Andreasem Witthelsem a Thomasem Turnbichlerem. Nie wiem, czy tam też było tak, że byli podzieleni, który zawodnik podlega pod którego. Może nie. Ale no, były zupełnie odmienne koncepcje i to jakby też uderzało bardzo działaczy w Austrii. Nie podobało im się to. No i wydaje się, że też trochę stoją przed takim dylematem, że Thomas Turnbichler, jeśli nie otrzyma bardzo dobrej oferty ze związku jako asystent, no to może powiedzieć, słuchajcie, no mam ofertę, która chciałaby, reprezentacji, która chciałaby mnie jako głównego trenera i tam się rozwinę bardziej. A wy myślicie, że Austriacy byliby głupi, gdyby go wypuścili?
Znaczy ja mam takie przeświadczenie, że to bardzo schlebia Tom Bichlerowi te wszystkie wypowiedzi, które choćby i Goldberger uskuteczniał w ostatnim czasie w mediach, ale i nie tylko. O tym, że on jest właśnie taki cenny highback, też się chyba wypowiadał na TVP Sport, że no właśnie nie sądzi, żebyśmy go oddali. Ale wiemy, no, jakim bogactwem dysponują Austriacy, jeżeli chodzi o tych szkoleniowców. I wydaje mi się, że no, mają troszeczkę łatwiejszą sytuację niż choćby my, gdzie tych młodszych trenerów jest mniej i trudniej o nich. I pewnie gdyby taki Turnbichler odszedł, no to pokazuje, że to jest dobry trener, że oni będą go żałować, ale no, to nie jest tak, że austriackie skoki się zawalą bez niego, prawda? Nie, więc... natomiast po prostu widząc taki potencjał, nie chcą tego wypuścić. No wiedzą, że trochę będzie im łatwiej takiego Turnbichlera u siebie zostawić, niż na przykład puścić gdzieś i potem odezwać się, że to jest taka też sytuacja, że oczywiście no, wynika to z jakichś tam faktów i biznesowych, i takich sportowych, że nie chcesz wypuścić cennego pracownika, ale to jest na trener jeszcze bardzo młody. Relatywnie młody, tak? 32-letni, więc można sobie poprawić sytuację, strony... że on idzie no, trochę kazus Hongachera, tak? Że robi dobry wynik w Polsce, no i potem wraca do Austrii na pierwszego trenera właśnie, i tylko... dalej oni korzystają z jego pracy. Tylko tak? Czy Austria może sobie na to pozwolić? Czy po prostu nie będzie tak, że Thomas Turnbichler przyjdzie, zrobi wynik i powie, no nie chcę do was wracać, nie mam w tym momencie takiego wielkiego powodu. To byłoby też dla niego ryzyko. Wiemy, że Stefan Hongacher po prostu miał konkretny cel, dojść do pracy w Niemczech. Nie ukrywał tego nawet podczas pracy w Polsce, że okej, fajnie jakby zdobywać kolejne trofea i osiągać sukcesy z Kamilem Stochem, z Jutrężyłą, z Dawidem Kubackim jeszcze wtedy trochę mniej, ale także on po prostu chciał dojść do pracy w Niemczech. To był jego taki cel nadrzędny. No i teraz w jakiś sposób musi sobie to realizować. Czy realizuje to w pełni, czy nie, to pozostawiamy do oceny. Natomiast Wojtek, poruszyłeś ważny temat, czyli to, że Austriacy mają tak naprawdę cały system tego szkolenia, już nie tylko zawodników, tylko mam wrażenie, że też trenerów. Kiedyś rozmawiałem z Heinzem Kutinem i powiedział mi, że szkoła w Stams nie jest dla trenerów. Ja tak nie twierdzę, dlatego że no, jako trener zawsze korzystasz z tego doświadczenia jako zawodnika, tego, czego się uczyłeś i ta szkoła w Stams działa tak wtórnie trochę. Czyli to, czego uczysz się jako zawodnik, później przekuwasz w tę pracę trenerską i może tak mimochodem to wyszło, ale no, zrobili sobie Austriacy naprawdę szkołę dla przyszłych trenerów. Teraz mają ich kilku i Nick Huber też jest takim sygnałem, że Austria, okej, mówimy o tym Stams, oni mają kilka takich ośrodków, tam jest Eisenerz, tam jest teraz Schladming, no, jeśli dobrze kojarzę. Tam Nick Huber stamtąd się wywodzi, w tym momencie pracuje i tam też pojawiają się talenty. Tam jest na przykład Markus Miller, który w tym momencie jest brązowym medalistą. Jan Herl też wyszedł spod ręki Hubera. No jakby to CV Hubera też jest bardzo bogate, bo okej, jest to nazwisko zupełnie nieznane, jakby gdzieś rozmawialiśmy sobie redakcyjnie, no bo to od nas wyszło to nazwisko ze Sport.pl, że... Wiesz, po tym sezonie Huber to jednak nie do końca. Samo nazwisko może tak, ale jeśli chodzi o Nicka Hubera, no nikt nie kojarzył. Naprawdę niewielu, kiedy się zapytało austriackich trenerów, okej, mój kolega, ale no w Polsce nie. W Polsce postać zupełnie nieznana, postać z cienia, a to jest człowiek, który wyprowadził tych zawodników, którzy stali za Schlierenzauerem, za Morgensternem, Aleksowi Pointnerowi. Krótko mówiąc, Wolfgang Kloitz, ten sezon 2008-2009, kiedy wygrywał turniej czterech skoczni, kiedy zostawał mistrzem świata, miał te 5:20 w paru skokach, no był stylistą. On to wszystko z nim osiągnął. Oczywiście Alex Pointner jest w pewien sposób w to zaangażowany, ale to on był jego indywidualnym trenerem. Później doprowadził do zwycięstwa chyba też turnieju czterech skoczni Andreasa Kofflera. Poszedł do norweskich kombinatorów. Wiemy, co robi Jarl Magnus Riber, że zdobył 4 razy z rzędu kryształową kulę, że zawdzięcza to oczywiście świetnemu bieganiu, ale no nadrabia bardzo dużo w skokach. Miał w tym sezonie wiele razy przewagę dzięki temu, nie tylko w tym sezonie. Więc no, jakby mam wrażenie, że mało się mówi o Huberze na razie. W sensie no, pojawiła się kandydatura, okej, jest możliwość zatrudnienia go jako trenera, natomiast niewiele mówi się o tym, że to jest naprawdę ciekawe nazwisko z mocnym CV. I nie wiem, czy Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki nie chcieliby trenować właśnie z takim człowiekiem. Może to jest osoba odpowiednia do nich. No tutaj najbardziej mnie to boli, że po prostu nie było takiego dialogu bardzo otwartego, który od razu by nam wskazał po prostu, czy polscy zawodnicy mieli takie kandydatury choćby delikatnie zarysowane. No wiadomo, teraz można się jeszcze dogadać i z Turnbichlerem pewnie i z Huberem, chociaż to już są takie rozmowy finalne na samym końcu, bo oni w Austrii też muszą się określić.
Huber w swoim klubie, Trubichler w kadrze. Natomiast wydaje mi się, że to już będzie też się odbywało w trochę innej atmosferze. Okej, trochę złagodzonej tym, co teraz działo się w niedzielę, a nie w sobotę, ale cały czas to już nie będzie taka rozmowa na zasadzie, chłopaki, mamy tego i tego trenera, którego wolicie. Jakie wy macie zdania albo takie przemyślenia tak ogólnie rzecz biorąc po tym sezonie? Bo ja mam wrażenie, że dyscyplina straciła i potrzebne są głębokie, głębokie zmiany. Nie wiem, czy FIS na to stać. Sandro Pertile i cała ta ekipa ma na pewno nad czym myśleć podczas zbliżających się miesięcy, no ale sam fakt, od czego zaczęliśmy ten program, te zero rekordów podczas konkursów, no jest to śmieszne, tak? No bo większość dyscyplin sportu się zawsze nastawia, czy lekkoatletyka, czy jakiekolwiek inne dyscypliny, żeby właśnie bić te rekordy świata, żeby było wyżej, szybciej, mocniej. I ta końcówka w ogóle właśnie dzisiejszego konkursu to była jakby taką odmianą. Czekaliśmy tylko, kiedy będzie obniżona belka, kiedy znowu to się stanie. W końcu tam obniżyli, ale tylko o jedną i to sprawiło, że mieliśmy rzeczywiście taki festiwal lotów i przyjemnie się to oglądało. No ale można zadać pytanie, dlaczego tak późno, a to nie jest tylko kwestia belek, tylko oczywiście cały czas not, przeliczników i tak dalej, kombinezonów, które, no mówmy się, też Piotr Żyła o tym wczoraj mówił, że trochę FIS tam i pan Jukara nam przeszkodził na początku, bo wiemy, że z tymi kombinezonami, no to też mieliśmy nie po drodze trochę w tym sezonie, czy z butami. Znaczy przyznam szczerze, że po lekturze wczorajszej rozmowy Piotrka Majchrzaka z Iwo Gregerem, delegatem technicznym, ja nie jestem optymistycznie nastawiona do rozmów przed kolejnym sezonem i tego, że coś się zmieni. Kiedyś z Jankiem Winkielem też rozmawialiśmy o tym, że struktury FIS-u są bardzo skostniałe, więc żeby tam coś się zmieniło, myślę, że musiałaby przyjść świeżynka, duża grupa świeżynek, które chciałyby coś zmienić, bo tutaj wspomniałam o delegacie, bo Piotrek Majchrzak rozmawiał właśnie o tych belkach, o tym, co się działo w tym sezonie i że to zabijało widowisko, ale delegat nie widział w tym tak naprawdę żadnego problemu. Podkreślanie, że chodzi o bezpieczeństwo i że jakby tak muszą działać. To ja tak może dopowiem do tej rozmowy. Też nasunęło mi się po tym, jak już ją przeczytałem, zresztą nawet chwilę wcześniej przed publikacją u Piotrka. Widziałem po prostu, że okej, to jest bezradność, ale to nie jest bezradność na zasadzie, jakby moja rola nie jest taka, żeby coś w tym FIS-ie zmieniać, tylko to są przepisy FIS-u. Tam jest konkretny zapis o tym, że jeśli jest skok na 90% rozmiaru skoczni, tak, no to już musi być dyskusja o tym, czy zmieniać belkę. Więc ja bym nie widział też problemu we wszystkich ludziach, ale po prostu w tym, że coś się w tym FIS-ie musi zmienić także w samych decyzyjności, w samych przepisach, regulaminach. No właśnie, tak, wiesz Kuba, ale rozmawialiśmy w tym sezonie o tym, że przepisy jedno, ale czasami same osoby z FIS-u nie trzymają się tych przepisów, bo czasami po prostu nie, to jest chore. Nie da się. No więc... Jeśli chodzi o FIS, to jest chore. No, przytaczałem już gdzieś tam tę sytuację, że Sandro Pertile, rozmawiałem z nim przez jakiś czas na WhatsAppie, wysyłaliśmy sobie wiadomości. A potem końcu... ci przestał odpisywać? Nie. Nie, powiem ci szczerze, że poprosił o moją opinię, wysłałem mu taką na 300... Zobacz, na, też jak, 3000. Się uśmiecha, zobacz jak się uśmiecha. na 3000. Możemy do niego zadzwonić, ciekawe, czy odbierze. Mówię, że napisałem mu taką długą opinię o tym absurdalnym dla mnie sezonie. No i powiedział, że nie, no, on to widzi inaczej po prostu. Szanuje moją opinię, ale nie. Walter Hofer też to widział inaczej, jak był tutaj u nas w studio, więc co to jest może, perspektywa. Zupełnie. Co się może zmienić w FIS-ie? Według mnie może się zmienić na pewno sprawa kontroli sprzętu. Są zapowiedziane zmiany, nie wiadomo nadal co z Miką Jukarą. Ale wyobrażasz sobie, że on traci robotę po prostu? Czy tak. Okay. Tak. Wyobrażam to sobie. Nie wiem, na ile to jest w tym momencie możliwe. Czy wiesz coś więcej po tych rozmowach i wymianie wiadomości z Sandro Pertile? Nie, akurat Sandro Pertile na temat Miki Jukary się wypowiada bardzo lakonicznie. Sam Mika Jukara powiedział mi, że no, nie widzi siebie odchodzącego z FIS-u, bo on jest dopiero pierwszy rok, tutaj ma dużo zmian do wprowadzenia i tak dalej. Ty fajną kandydaturę gdzieś tak przedstawiłeś, jak żeśmy sobie rozmawiali na ofie, że Łukasz Kruczek mógłby ewentualnie. I wiem, że rozśmieszę tym wiele osób teraz na pewno, ale... Naprawdę. Rozmawiałem Wiesz, może kadra kobiet by zyskała, no bo jako trener kadry kobiet się nie sprawdził. No. No mogę wam powiedzieć, że Łukasz Kruczek raczej nie pozostanie jako główny szkoleniowiec kadry kobiet. Nie wiem, czy też naprawdę? Się zdziwi. Wow. Być może zostanie w strukturach kadry kobiet, natomiast nie jest to jeszcze... To Wiktor Pękala na trenera głównego nie jest to jeszcze niczym. Ale tak zupełnie my tutaj się trochę śmiejemy, ale Łukasz Kruczek no, w tych sprawach technicznych trzeba mu oddać, że no, zna się jak mało on kto. On jest członkiem komisji sprzętowej FIS. I pewnie on by się mógł z nas pośmiać trochę, jakbyśmy Łukasz próbowali. Łukasz Kruczek, tam. Agnieszka Baczkowska. To... Słuchajcie, ale byśmy mieli tam no polski
polski team. A my się śmiejemy, że Matthias Prodinger mógł być zamiast Michiju Carei, to by było lobby Stefana Hongachera w FIS-ie. No tak, bo pracował. No właśnie do tego też może dążę, że nie ma wielu następców dla Michiju Carei, dla Sandro Pertile tym bardziej. Mhm. Nie ma idealnej osoby, która mogłaby na takie stanowisko gdzieś awansować, wejść. No jest Łukasz Kruczek przeze mnie gdzieś tam rzucony, który wiem, że jakby obraca się w tych strukturach, więc nie byłoby to dziwne, gdyby akurat na posadę Michiju Carei się pojawił jako kandydat. Natomiast no, takimi realnymi do zmiany przy okazji tego, co działo się z Mikką Jukarą, kiedy jakby wchodził na to stanowisko, tam był Jernej Damian i był właśnie Matthias Prodinger, ten wspomniany przeze mnie. No, nie są to osoby najbardziej doświadczone w środowisku, jeśli chodzi o zmiany sprzętowe, o te regulaminowe kwestie. W tym momencie na pewno nie. Moim zdaniem FIS po prostu to bardzo spartaczył przy odejściu Sepa Gracera, gdzie no, gość tworzący przepisy przez 30 lat po prostu nie miał nawet możliwości takiej, żeby przygotować osobę, która będzie go zastępowała do tej roli. Michiju Carei po prostu sam odmówił takiego przygotowania. Latem po trzech konkursach powiedział Sepowi, że lepiej będzie, jeśli wyjedzie z zawodów i nie będzie z nim rozmawiał. I jakby sam zaczął tym wszystkim rządzić i moim zdaniem tu jest taki problem, że trochę takiej samorządności się zrobiło u Jukary, natomiast znowu za mało decyzyjności jest u Sandro Pertile. Ciekawa tylko tak powiem opinia z czatu od Kwiata. Borek Sedlak też był przecież przeciętnym skoczkiem, a karierę w FIS-ie zrobił, więc dlaczego nie Łukasz Kruszek? No oczywiście. Jest to jakiś trop, natomiast sam Borek Sedlak nie był też bardzo charakternym zawodnikiem, a wiemy jakim jest działaczem, więc... Tak. No dobrze, słuchajcie, to może trochę o sporcie i trochę uśmiechów na koniec, no bo tak no tutaj najpierw zaczęliśmy od Polaków, no to tam sportowo było średnio, teraz, no, że jednak dyscyplina wymaga zmian, bo oczywiście wymaga. Nie wiem, czy mamy tę grafikę, jeżeli mamy, to możemy pokazać, a jak nie, no to tak spróbuję też plastycznie przedstawić, no bo wygrał Ryo Kobayashi ostatecznie Puchar Świata, też wielkiego zaskoczenia nie ma. Mamy, proszę bardzo, top 10 Pucharu Świata, więc elegancko wszystko tutaj mamy unaocznione, uwidocznione. Ostatecznie 106 punktów przewagi nad Karlem Geigerem. No i doszło do tej wymiany Norwegów. Mariusz Lindvik, który dzisiaj sobie polatał, udowodnił, że mistrzostwa świata w lotach, tego medalu nie znalazł w chipsach. Nie wiem, o smaku pizzy, tak jak może Sandro Pertile, niektóre tam mandaty na bycie szefem Karusia na przykład znajduje. Tylko jednak rzeczywiście umie latać. Mariusz Lindvik wyprzedził 4 raptem punkty Halvora Egnera Graneruda, który też nierówną walkę z bandami toczył podczas ostatnich tygodni. No i dzisiaj nawet też bardzo fajnie sobie polatał, to trzeba mu oddać i też bardzo duże wiano punktowe wniósł choćby wczoraj w tym konkursie drużynowym, gdzie Norwegowie byli, można powiedzieć, najlepsi wśród ludzi, no bo przegrać ze Słoweńcami w drużynie to żaden wstyd. Żadnego Polaka niestety w czołowej dziesiątce, no to też pierwsza taka sytuacja, podejrzewam, od bardzo dawna, nie sprawdzałem, ale no... Pewnie od tego ostatniego sezonu Łukasza Kruczka, bo pewnie, chyba nie wiem, czy był Kamil, to chyba nie. Tak. Możemy to sprawdzić. No, tak. ale chyba nie było. W każdym razie od dawna i nieprawda, więc to, no, nie wiem, czy to jest jakiś wiatr zmian wielki, bo to też fajnie zawsze po sezonie sprawdzić, jakie były przewidywania i tak dalej. No, cóż, to Lokal z Ski Jumping Results na Twitterze zawsze to gwiazdkowanie robi. Mhm. Ja pamiętam, że dałem gdzieś Klemensa Murańkę. No, to już po sprawie. Ale jeśli chodzi o Ale spoko, o Rioju, ja też, ale ja też miałem nadzieję, pamiętam przed tym sezonem, że to może być taki rok dla Klemensa Murańki, że może bym go tam nie widział. Ale wiecie, bo w zeszłym sezonie to pamiętamy, też było takie bogactwo, tak, że mieliśmy chyba 6 w ogóle zawodników w tym ostatnim konkursie, który jest specyficzny, bo mamy 30 tylko tych najlepszych, chyba tam, że dochodzi do jakichś przetasowań. I tam pamiętam, była taka walka do końca, zastanawialiśmy się, czy Klemens Murańka się właśnie załapie do tej 30, co też mi się udało. No i to pokazuje jakby miarę różnicy, że tutaj się jeszcze zastanawialiśmy z tydzień temu, czy Kubacki się załapie do 30. Nie? No to niestety wtedy poszło gorzej, ale... Kubacki, czekajcie, wziąłem laptopa, to już sprawdziłam. 2015-2016 i faktycznie najlepszy z Polaków był Kamil Stok, 22. Ale wyobraźcie sobie, że wtedy na podium był Peter Prewc, Severin Freund, którego dzisiaj pożegnaliśmy, pożegnał się ze skakaniem. I Kenneth Gagnes. Mhm. Tak to wygląda. Ale jak się tak zastanawiamy nad takimi momentami tego sezonu, no to każdy pewnie z was ma jakieś indywidualne. Ale pozytywne czy negatywne? No pozytywne, już teraz negatywnie to całą godzinę tu prawie gadamy, więc teraz... Słuchaj, ja mam 4 pozytywne. Okej. Okay.
Podium Kamila Stocha w Klingenthal. Było. Podium Piotra Żyły razy dwa. Było. I brązowy medal Dawida Kubackiego. No to prawda, tak. Z polskiego punktu widzenia też nie brakowało pięknych chwil i naprawdę jesteśmy wdzięczni, bo trzeba powiedzieć, że tutaj Igrzyska Olimpijskie dzięki temu miały jakiś smak i nie był to tylko smak kiepski. Nie, no fajnie się kiepski. To oglądało. Były emocje. Ale no dwie takie historie zagraniczne, no to przede wszystkim Daniel Andretande wygrywający konkurs w Oslo, no niesamowita sprawa po tych wszystkich przejściach. No i to, co sobie mówiliśmy tutaj chwilę przed wejściem, Žiga Jelar, tak, który wygrywa małą kryształową kulę dla najlepszego lotnika. Słuchajcie, ale to jest hit, bo jak wpiszecie w YouTube'a, to pierwsze, co się wyświetla pod hasłem Žiga Jelar, to jest jego muzyka oczywiście, tak. A nie skoki. No, chłop, który człowiek wielu talentów. Na Mistrzostwa Świata w lotach, nomen omen, najlepszy lotnik, się nie załapał, bo Słoweńcy uznali, że jest za słaby. Wtedy właśnie przyjechał do Zakopanego na konkursy Pucharu Kontynentalnego i tam zresztą też wygrał. No i to było raptem tam, nie wiem, 2-3 tygodnie temu i świetnie tutaj wyglądał w planicy Žiga Jelar, więc dwa takie momenty ode mnie. Nie wiem, Kuba, na co ty byś chciał zwrócić uwagę? Tak, próbuję znaleźć taki pozytywny już poza tymi, które gdzieś wskazaliście i w każdej historii jakby brakuje mi jakiegoś elementu dosłownie, bo Ryoyu Kobayashi zdobywa, no, ma tą drugą kryształową kulę, podnosi ją dzisiaj ale w planicy. Chyba zasłużenie, powiem. Zasłużenie, ale no, w jego historii znowu nie mamy tego szlema. Tam był taki wyraźny skrzyd na tym turnieju czterech skoczni, gdzie okej, dla niego liczyło się to, żeby zdobyć Złotego Orła, ale no, każdy liczył na to, że dokona tej wielkiej historii i zrobi coś, co nie wydarzyło się i pewnie jeszcze długo by nie wydarzyło w historii. Jeśli chodzi o Mariusza Lindvika, no u niego znowu to trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i mówiliśmy o tym, że został mistrzem świata w lotach, no ale jest mistrzem olimpijskim oczywiście, więc ma te najważniejsze medale, natomiast no w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata gdzieś mu tego tempa za Geigerem i za Kobayashim zabrakło. Geiger znowu no, ma medale, zawsze ale drugi. Właśnie, nie pierwszy, nie złote. Więc gdzieś myślę, że każdy miał taki niedosyt w tym sezonie. Chyba najmniejszy w tym momencie mają Słoweńcy, no bo ten finisz sezonu był kapitalny, chociaż znowu też nie zdobyli Pucharu Narodów, więc no, pomimo, też że sam fakt, że oni się w końcówce jeszcze liczyli, to pokazuje, tak, jak mieli niesamowitą końcówkę. Tak, gdyby oni to zdobyli, natomiast no mają, myślę, taki niedosyt mały, że pomimo tego, że mieli taki bardzo długi rajd, dobry finisz. Sprintem to po prostu. Tak. No to rzeczywiście im się do tego ostatecznie dotrzeć nie udało. Dla mnie takim, no może pójdę jeszcze delikatnie w ten negatyw, jeśli chodzi o taki moment sezonu. Innsbruck, to wycofanie Kamila Stocha. Myślę, że taki najbardziej symboliczny w ogóle moment, jeśli chodzi o ten sezon. Pamiętam, że wtedy stanąłem gdzieś tam koło wind na Bergisel, no bo tam rzeczywiście trochę dużo schodów, więc zawodnicy muszą na te windy czekać i Kamil Stoch już po pierwszym skoku po prostu wiedział, że no, te zmiany, które wtedy sztab miał wprowadzić, nie dały kompletnie nic. Że tam się nie dało już niczego zrobić na turnieju czterech skoczni. No i siedział taki załamany i oddał jeszcze dwa skoki, które były chyba jeszcze gorsze i tylko go dobiły. Więc to taki obrazek gdzieś mamy po tym sezonie. Oczywiście jestem brąz Dawida Kubackiego. Taki wiecie co, ja jeszcze przepłysk, ale no, ten sezon nie będziemy go pamiętali dobrze. I tu z jednej strony się zgadzam z Dominikiem Formelą ze skijumping.pl, że warto po prostu o tym sezonie gdzieś tam zapomnieć, jeśli chodzi o wyniki. Natomiast no, z drugiej strony gdzieś musimy też patrzeć na tę przyszłość i być realistami, że teraz to się będzie działo. Więc nie kończyć jakby zupełnie debaty o skokach i rozmowy, tylko przerzucić się na to, że teraz myślimy o przyszłości, a nie o tym, co było w tym sezonie i jaki on był fatalny. No ja właśnie tydzień temu też powiedziałam, że jakby chyba nie zgadzam się do końca z tym, żeby zapominać, bo to jest dla nas lekcja, jakaś nauczka, więc wyciągnąć wnioski i lecieć tak, dalej. No. No, ale jeśli chodzi te o to, trzy miejsca na podium w Pucharze Świata na pewno mamy, nie będziemy go wspominać. Myślę, sobie że właśnie będziemy, ale no nie tak, jakbyśmy chcieli, oczywiście. Też sezonu ostatniego Łukasza Kruczka też nie wspominamy raczej. No właśnie, musiałam, wiesz, aż odkopać w Wikipedii tak naprawdę, jak to wyglądało. Z tego wnioskuję, że raczej, nie wiem, no mam nadzieję, że 3 lata i nie będziemy myśleć o takich rzeczach. Tak, a wiecie co, jeszcze takie dwa momenty, w sumie dwie postacie skoków, które mi przychodzą do głowy po tym sezonie, to jest Manuel Fettner. Oj, tak, 36-letni zawodnik, w ogóle przebudzenie, dwa medale z igrzysk, więc
czapki z głów, i Stefan Kraft. Bo pamiętajmy, że przecież on też miał problemy. Podczas turnieju czterech skoczni chyba tam się nawet on się wycofał, zaczęło, później był ten weekend, bo pamiętacie, tak? Biszowskofen było przedłużone. Tak. Piąty, szósty były zawody jeszcze w ramach turnieju. Tam w ogóle i potem był ósmy, dziewiąty weekend normalny Pucharu Świata, no i tam Krafta zabrakło właśnie. Tak, bardzo długo rozmawiał z jednym ze swoich trenerów z lat młodości, bo czekałem, żeby z nim porozmawiać w Mixzonie, ale odmówił i powiedział, że już tyle się nagadał z tym trenerem, że teraz idzie to przemyśleć, potrenować, no i wrócił, no bo zdobył złoto w drużynie na igrzyskach, zdobył medal na Mistrzostwach Świata w lotach w Vikersund i zakończył ten sezon w naprawdę fajnym stylu, a wydawało się, że będzie miał dołek trochę podobny do Kamila Stocha. My go zawsze trochę porównujemy do niego, bo to jest w sumie jedyny zawodnik, który na przestrzeni tej dekady, gdzie Kamil Stoch zwyciężał w każdym roku kalendarzowym, no tylko Stefan Kraft gdzieś dotrzymywał mu kroku, mimo że on tak naprawdę w momencie, kiedy Kamil zaczynał zwyciężać, to jeszcze go nie było w Pucharze Świata. No i też nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebyśmy mieli tyle zakończeń karier w Planicy, bo tak, to rzeczywiście też sezon naznaczony, bo Janże Semenicz, Dajki Ito, dzisiaj Severin Freund poinformował wcześniej, Richard też Freitag. Wiktor Polaszek, choćby tak, Richard Freitag. Mamy też dużą zmianę pokoleniową, no bo faktycznie dużo tych zawodników młodych wdziera się do Pucharu Świata. No nie wiem, dzisiaj mało na przykład mówimy już o takim zawodniku jak Lovrokos, który też był rewelacją miał też tego sezonu. Tak, jest Daniel Trofenik z Austrii, który moim zdaniem, to nawet nie tylko dlatego, że został mistrzem świata juniorów, zostanie wielkim zawodnikiem w przyszłości, ale on na przykład korzysta z dwóch najlepszych szkół na świecie, czyli nie tylko tej austriackiej, ale także słoweńskiej, bo okazuje się, że trenuje w klubie, który jest na granicy tych dwóch państw i ma kontakt i z jedną szkołą, z jedną jakby myślą szkoleniową i z drugą. Jest to też ciekawy przypadek. No i ogólnie mamy Jan parę... Fer, Daniel Huber było mamy paru takich nazwisk, zawodników, którzy wreszcie chyba też z takiego etapu, powiedzmy, zawodnika, który aspirował do tych miejsc w czołówce, nagle tam wskoczył. No nawet Cenepreutz, który ma 26 lat, jeśli dobrze pamiętam, no zastanawiał się gdzieś nad zakończeniem kariery jeszcze przed początkiem tego sezonu. Teraz z tego co wiem też się zastanawia, natomiast no, myślę, że jednak może przeważyć u niego to, że no, był bliski nawet zwycięstwa w zawodach, jeśli dobrze pamiętam, w Willingen, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, że w ogóle liczył się w walce o skład na Igrzyska, to jest ciekawe. Więc jakby było parę takich nazwisk, szkoda, że my do końca się w tej walce nawet takiej nie liczyliśmy, bo jednak poza Pawłem Wąskiem w zasadzie, który jest taką naszą nadzieją na to, że w przyszłym sezonie jakby doskoczy też do tej doświadczonej trójki, no to nie przebiliśmy takich zawodników. To była w zasadzie klęska tego przeklętego rocznika, tych zawodników, którzy mieli pojechać na Igrzyska, po raz kolejny im się nie udało. Jak no tak, bo Klimka. Pamiętamy, że w ogóle przecież Stefan Hula poleciał do Pekinu. No to też jest ciekawa historia, tak, jeśli chodzi o awans Stefana Huli w Zakopanem i to, że Maciej Kot tam się liczył. To... I też pamiętamy, że po spokojnym treningu z trenerem Maciusiakiem nomen-omen, tak, Jakub Wolny też na końcówkę sezonu niezłą formę przygotował, no ale też to już zostawmy, bo wiele o tym mówiliśmy, ale też na czacie fajnie przypominacie, że no, medal dla Kanadyjczyków przede wszystkim. To jest największa, no, to jest dla mnie największa sensacja, nie wiem, ostatniej dekady w ogóle, jeśli chodzi o skoki. Nie wiem, musiałbym bardzo długo analizować chyba listę sukcesów, żeby znaleźć podobny. Nawet jak ten Rok Benkowicz został mistrzem świata w 2005, to nie była taka nie sensacja, bo Rok Benkowicz gdzieś tam się kręcił w ogóle, a tutaj masz Matthew Soukupa, to jest raz, ale dwa, że jego nazwisko nawet ktoś kojarzył, a po prostu wydaje mi się, że jeśli chodzi o skoczów kanadyjskich, to dziennikarze kanadyjscy nie kojarzą. No tak, za bardzo, to piękna sprawa. No i Kipchoge oczywiście. No właśnie zniknął mi gdzieś na koniec sezonu, bardzo mi przykro. Ale punkty na turnieju czterech skoczni były. W ogóle ten turniej czterech skoczni to chyba taki też najczarniejszy moment. Ja pamiętam ten pierwszy konkurs w Oberstdorfie, gdzie po 15 minutach już było właściwie wiadomo, że my nie mamy na nic szans. I tam chyba tylko Kubacki wszedł do drugiej serii. To też cudem, bo tam Fettner skoczył jeszcze słabiej niż Kubacki. A Kubacki był typowany jako ten jeden, który może odpaść. No tak, reszta zawodników byli faworytami swoich parach. No tak. Więc to był moment, kiedy ja pamiętam, że pisałem tekst właśnie po tych 15 minutach, że dla nas... Że koniec. No tak. Więc mamy dużo takich... Słuchajcie, a sezon skończy się pozwem, bo przecież narty Slatnara jeszcze. No, będzie walka Petera Slatnara na pewno z działaczami FISO. Ale ja mu się nie dziwię, naprodukował chłop tych nart i co ma teraz zrobić? No pewnie. No. No, może FISO odkupi. Nie wiem. Niech walczy, ale wiemy, że akurat w Polsce tam wielkich zawodników nie ma, tak? Że chyba nasi skoczkowie gdzieś tam od początku mówili, że oni by nie chcieli. Że jest jeden człowiek podobno, który testował te narty w Polsce, ale to nie jest skoczek, tylko kombinator. Kombinator norweski, okej. No cóż, niby ten sezon taki trudny, ale jednak zawsze o tych skokach ta rozmowa się
klei, tak się nie możemy rozstać. Też tutaj widzę, że na czacie dosyć spore poruszenie, no ale chyba nadchodzi ten moment, kiedy będziemy powoli mówić dziękujemy. Fajnie, że byliście z nami podczas tego drugiego sezonu. Myślę, że jakoś tutaj też się staraliśmy uprzyjemniać czas rozmowami o skokach narciarskich, no bo mimo tego, że ta dyscyplina denerwuje mocno, no to jednak też zachwyca i cały czas, no choćby te obrazki z Planicy na koniec, myślę, że wszystkim wynagrodziły też czasem trudniejsze chwile, no bo zawodnicy sobie pięknie polatali, też zawsze imponujące patrzeć, jak oni z takiej wielkiej wysokości spadają i A, się nie zabiją, B, wylądują, C, a czasem nawet z telemarkiem jeszcze, także to jest w ogóle nieprawdopodobne. Kuba Balcerski, Sport.pl, dziękuję Ci dzisiaj serdecznie. Ola Rajewska, tobie również Wojtku, dziękuję. Ja wyjątkowo chciałabym ci, Kuba, tobie dzisiaj za gościnę w studiu, a tobie, Wojtku, za ten cały sezon. Nie zapomnę go nigdy. Ja również nie zapomnę i też nie zapomnę żadnej z was, ani żadnego z was, którzy byliście z nami podczas tego sezonu programu Wysokich Lotów. Chyba tam ktoś wyliczył, widziałem na Twitterze, 118 dni do początku letniej Grand Prix pozostało, także niedługo też będzie się działo. No i wiemy, że dla nas niby z jednej strony się sezon kończy, oczywiście sportowo, ale dla tych, którzy śledzą wydarzenia w polskich skokach, no to jeszcze trochę ten sezon potrwa, no bo co najmniej z tydzień, dwa pewnie teraz jeszcze różnych wyjaśnień, rozmów i czekania na nowego trenera. Wojciech Piela, dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystko. Dużo zdrówka, uśmiechajcie się do siebie i trzymajcie się ciepło. Na górze jest już Wojciech Piela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze i swoje teraz chwile. To złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Velikanka wzięta.